witam. Zrobimy sobie dzisiaj woblerka. Tu mamy już wykrojony taki wzór, korpus. Będę teraz szlifować. Czy zabieramy do szlifowania. Taka wkrętarka jest dobra. I papier ścierny na takim kółku przerządzie. Jedziemy z boksem. Thank you.
taki pilniczek, żeby zrobić nacięcia. Jeszcze tutaj po jednym nacięciu. Papier ścierny. Thank you.
skrzela? To będzie Bobek z czterema oczami. To jest nowy projekt. To będzie tak. To będzie jedno większe oczko. Oko. Tu będą normalne dwa mniejsze. Będę tu wyżej drogę, żeby później ster był jako to pasować. Wracamy. Wiertełko, kamyczka. Okay. Jedźmy. Najpierw większe oczko. Ocza. Teraz te mniejsze to będzie piąteczkę. Numer. I to samo. Projekt będzie z dwoma oczami. Fajnie będzie wyglądać, już takie robiłem, ale na razie nie chcę zdradzać, bo chcę pokazać do końca, jak będzie trzeba to zrobić, nie?
jaki efekt będzie później. Także co następne zrobimy? Następne zrobimy chyba obciążenia. Więc tutaj przelecimy jedną dziurkę i chyba drugą tutaj, bo tu będzie stawiane oczko z drutu. Tu i tu, z trzema oczkami. Ja nie robię na pełnym stelażu, bo nie jest konieczne. Ja robię już od roku czasu tak, z trzema oczkami wkręcanymi na dobrym kleju. Nie ma szans, żeby po prostu to puściło. Już testy były przeprowadzone, inni łowią i jeszcze nikomu się nie zdarzyło, żeby po prostu oczko wyszło. Dobra. Widzimy się na chwileczkę. Dobra. Wiercimy dziurę pod obciążenie. Już sobie to zaznaczyłem. Muszę trochę zwiększyć jeszcze te otwory. Użyjemy do tego takiego kleju. Ja go sprawdziłem, stosuję tylko taki, naprawdę bardzo mocny jest i jest wodoodporny. Także naprawdę dobry. Mamy tutaj jedno miejsce chyba na pod ciężarek trochę. Jakąś rucinkę, no nie wiem, ile ma 7 mm. Może trochę za duża, ale weszło. Tu jeszcze będziemy dawać to szpachlę. Tak to wygląda. Chyba będzie tonący, bo jest za dużo obciążenia, a to nie ma problemu z tym. No i zaraz, jak to wyschnie, zabieram się do kręcenia oczek. Pokażę to, jak można kręcić oczka z drutu. Dobra, widzimy się zaraz. Będzie nam potrzeba taki drut nierdzewny 0,8. Dobra.
dobra. I tam będzie nam trzeba 3 sztuki. Więc 2 większe, większej wielkości. Będzie przód i tył. I na środek mniejszy. Teraz to zginamy w ten sposób. Tak, następnie. I jeszcze jeden. Okej. I co by nam będzie potrzeba? Takie coś. I trzeba nam teraz będzie wkrętarkę. I wkładamy ten drucik zrobiony już tak w wkrętarkę. Takie urządzenie, taki śrubokręcik albo coś takiego małego, żeby po prostu było gdzie na trzymałczko zrobić, w imadle trzymać i kręcimy. I już oczko jest zrobione. Jeszcze dwa. Mamy 3 oczka zrobione. Jeszcze troszkę nadprostujemy. I idziemy do dalszej części. Co mamy zrobić? Już zaraz będziemy widzieć. Teraz musimy sobie zaznaczyć na wywiercenie otworów pod oczka. Czyli powiedzmy jeden będzie tu na środku, ten i tu musi być równo. Żeby nam się lepiej wierciło, to jeszcze zróbmy taki otworek. Trzeba będzie nam teraz małe wiertełko. Ale nie wiem, chyba 1,5 mm jest. Do wkrętarki. Pierwsze tu z przodu nawiercamy tak, żeby było trochę do góry pod skos, nie prosto. No, już nam przechodzi, więcej nie będziemy dalej. Środeczek. Tak, starszy. I tył. Tył to na całą długą. Dobra. Co my tu teraz mamy zrobić? Zmierzymy ile.
trzeba tego buta, oczko wyciąć, gdzieś tyle. Sprawdzamy. I obcinamy. Za długi, jeszcze trochę obetnę. Dobra. Ok. A jeszcze papier mam jakiś. Wciskamy tu do tego otworu. Okay. Długi na to oczko. I wkręcam, wciskamy. Pomagamy sobie kombinatkami z cynkami, czy tam mamy pod ręką. Trochę weźmiemy stąd, czyścimy. Ustawimy, żeby prosto było. Wyczyścimy. I to samo z tyłu. Środek sprawdzamy, ile trzeba obciąć. Jeszcze trochę. Czyścimy. I mamy oczka już wklejone. Wklejamy do zdjęcia. Przy okazji chrztu, jak już jesteśmy, to możemy tutaj dać szpachlę. Gdzie jakąś szpachlę? To akurat długo schnie taka szpachla, ale w tej chwili nie mam innej.
kupujcie, bo ona niezbyt jest dobra. Najlepsza jest samochodowa szpachla, bo bardzo szybko schnie, ale bardzo śmierdzi, także... Bardzo szybko schnie i powtórzyć jeszcze raz taką czynność. Jak już wyschnie, wtedy dajemy podkładową farbę. Dobra, to będziemy się widzieć za jakiś czas. Mamy już wyschnięte po dwóch razach kaponu na włożeniu i teraz będziemy farbę podkładową dawać. Ja używam takiej farby Śnieżki. Fajny połysk zostawia. No dobra, mam przelane słoiczku i będziemy teraz zanurzać. Także w zależności jaka gęsta jest, można wystarczy raz i jak wyschnie można już malować, albo dwa razy, zależy jak nam tam pokryje. A więc zanurzam. Jest gęsta, więc jeszcze będę musiał rozrobić z wodą, ale pokazuję tak, jak to ma wyglądać. No i czekamy, jak wyschnie i można malować areografem poblerki. Będziemy się widzieć przy następnej czynności. Więc dziś się zabieramy do malowania. Także potrzebna jest taka siateczka, żeby zrobić imitację łuski. Ja już tu zrobiłem po prostu takie już gotowe. Tylko teraz będę dwa malował, że tylko z góry. Dlatego, że to będą pstrągi pomarańczowe, więc tylko z góry łuska, a inne po prostu będę malował praktycznie sam, bo będą inne. No to dobra, zaczynamy. Tu mam jeszcze resztki farby złotej. Do areografu wlejemy. Thank you.
Teraz czekamy, jak troszkę wyschnie i można malować dalej. Zrobioną łuskę z góry. Teraz tutaj, w tym miejscu, taką kreskę zrobimy innego koloru. Tu ma być z tego strąg, więc musimy jakoś zrobić. Coś takiego, z drugiej strony to samo. Będzie tutaj pomarańczowy kolor w dół i góra. Dobra, będziemy się widzieć za chwilę. Zrobimy na pomarańczowy kolor. Wracamy. I teraz
mamy już mniej więcej zrobione. Jeszcze będą tutaj kropki takie, ale to za chwilę się widzimy. Czerwonym kolorem polnimy. Zaczniemy teraz kropki robić. Teraz będziemy robić kropki. Kropki na czerwonej. Pykałaczkę. Zrobione już w stronkach. Teraz będziemy oczy kleić. Za chwilę będziemy się kleić. Będziemy kleić oczy. Oczy będziemy kleić.
teraz mniejsze. Teraz odczekamy, jak wyschnie i będziemy lakiem nakładać. Dosyć fajnie wyszło. Dobra, widzimy się w dalszej części. Zapomniałem wcześniej pokazać, nagrać na kamerę, jak lakieruję. Więc teraz już jest po trzech warstwach lakieru. Oczyścimy teraz oczko z lakieru. Razem przed lakierowaniem troszeczkę szlifujemy, żeby następna warstwa dobrze się włożyła. W sumie daje 6 warstw lakieru. I zawsze na przemian. Jak po prostu zanurzymy w lakierze, na przykład w ten sposób, a później następny odwrotnie, tak żeby był równo położony lakier. Wyczyszczone. Muszę wyczyścić jeszcze zanieczyszczenie. I teraz będziemy zanurzać w lakierze. Już mówię. Ja mam lakier przelany do takich słoiczków małych, dlatego żeby się nie marnował, bo jakbym w puszce otwierali, to bymy na długo go nie mieli, bo szybko bezwzględnie. A tak do 5 słoiczków przeleję jedną puszkę lakieru. Hard lak, super strong. Także najlepszy moim zdaniem jest lakier. Dobra. Teraz będziemy lakierować. Tak jak już mówiłem, 3 warstwy już były. Tu mam więcej już zrobionych. Także zanurzamy. Następny tak samo.
starczy. Jak już mamy za gęsty lakier, to już lepiej go wyrzucić, bo on się nie nadaje. Bo równo nie rozprowadzi lakier na boku i zrobią się pychy, szyki powietrza. Także trzeba uważać na to. Dopóki jeszcze mamy rzadki lakier, to jest dobrze. Jak mówiłem, 6 warstw lakieru powinien starczyć. Zakręcamy i jeszcze 2 razy będzie. I jedna sprawa. W pierwszym warstwie, jak nakładamy, najlepiej jest na noc ją zostawić przynajmniej 12 godzin, bo jak za wcześnie nałożymy warstwę lakieru, to będą się pęcherzyki powietrza robić. Następne warstwy 7 godzin i można śmiało tego 6 razy. Dobra, widzimy się przy następnej czynności. Teraz będę nacinał pod ster tutaj w tym miejscu i imadełko dajemy. Ściskamy. Delikatnie docinamy. Sprawdzamy, czy jest równo. Jak się trochę tam krzywo wytnie, to nic nie szkodzi, bo ustawić można później z tym oczkiem. Trochę mi krzywo zeszło. Jeden ścierny do środka, by te boki równo wyszlifować. Pilnik taki do paznokci, żeby poszerzyć jeszcze. Może się nam ster wyszedł.
tych. Zamawiam od razu całe takie palety. Znaczy palety. Po prostu taki jeden, jak to się nazywa, taki jeden blok. Jakby ktoś chciał, namiar to pisać na prywat, powiem, gdzie można kupić takie gotowe. I jeszcze musimy może nie szkodzi. Wszystko się zrobi. Ok. Coś takiego. Idę teraz sprawdzić, jak pływa, żeby ustawić ewentualnie jeszcze, żebym nie musiał oczkiem później ustawiać za bardzo. Dobra. Widzimy się przy następnej czynności. Okay. Teraz, gdy już ustawiłem ster tak jak ma być, więc bierzemy flamastra i zaznaczamy tu dookoła. I tu jeszcze kreskę, żeby wiedzieć, jak będziemy kleić, żeby w jakim punkcie ustawić tak samo, żeby. Używam takiego, bardzo dobry klej. Nie jest dwuskładnikowy, ale jest bardzo dobry, wodoodporny. Naprawdę jest super klej. Zabieramy. Ściągamy teraz ster. I nakładamy klej. Wycieramy, żeby nie pozostał klej na wopku, na lakierze. Teraz bierzemy ster. Wciskamy nacięcie tak jak było ustawione. Pozbywamy się nadmiar kleju. Thank you.
kwiatowy. Czekamy, jak wyschnie i będzie testowanie, jak pracuje. I teraz będziemy sprawdzać, jak pracują poblerki. Tu mamy już jednego. Trochę ostrości, nie chcę łapać kamerę. Fajnie pracują. Piękny pstrążek. O, ostrości nie chcę złapać. Ale pracują. I ostatni. Czy jeszcze można ustawić na rzece czy na stawie, wtedy wiadomo, ile trzeba jeszcze przegiąć po prostu do oczka. A więc to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, dzwoneczek zaznaczyć, żeby być na bieżąco, jak będzie jakiś nowy film. Do zobaczenia.